Godzina 4:39. Startujemy z Palenicy, z parkingu. Kierujemy się na razie asfaltem w kierunku wodogrzmotów. Słońce już widać wstaje, że zapowiada się piękna pogoda. Lecimy. I to jest odpoczynek. Góry. Nie jakieś tam morze. Hej ptaszku. Będziesz mnie prowadzić? To prowadź. Ej, ale poczekaj. Szkuna tam biegła. O, jest moja nawigacja. No dawaj. Już słychać wodogrzmoty. Po 26 minutach od parkingu. Po godzinie 38 minutach, po 7 km docieramy do wodospadu Stiklawa. Jest to najwyższy, największy wodospad w Polsce. Najpiękniejszy w Tatrach. Wygląda super. Naprawdę na żywo robi wrażenie. Tak się prezentuje. Można spokojnie tutaj przyjść z dziećmi. Oczywiście, jeżeli dzieci trochę chodzą. To 7 km to nie jest daleki dystans. Bez jakichś większych utrudnień. A naprawdę widoki są piękne. Kawałek później podejść do Doliny Pięciu Stawów. I można wracać z dziećmi. Piękny, piękny wodospad. Zostawiamy to piękne miejsce i idziemy dalej w kierunku Doliny Pięciu Stawów. Kapanosy nam umilą podróż.
idziemy. To jest jeden z Żubota. Ma piękny widok. Poznajesz dalej. Teraz idziemy dalej na zawrot. Taki mostek. Fajny. No i tutaj odbijamy na mój cel podróży Kozi Wier czarnym szlakiem, który od poniedziałku będzie zamknięty, bo będzie remont 1,5 godziny, a jest godzina 7, więc 8:30. Może będziemy szybciej. Teraz piękny widok. Pięknie widać ten wielki staw polski. Tam już Orla Berć. Widoki piękne. To jest to, co ja kocham. A my idziemy tam ku górze. No proszę, jakie spotkanie. Myślałem, że na szlaku będę sam. W końcu Kozi Wier, nazwa się wzięła właśnie stąd, że dużo kozic tu jest. Idę dalej, nie będę je stresować, bo co by nie mówić, to one są u siebie. Ja tu tylko jestem gościem. Więc idę dalej. Taki mamy widok z góry aktualnie. Kask założony.
mogę iść dalej. No i jestem na najwyższym szczycie w Polsce, który leży samodzielnie, który góruje nad Polską samodzielnie, bo najwyższy szczyt w Polsce wiadomo, że to Rysy, natomiast Rysy się dzielą ze Słowacją, a Kozi Wierch jest jedyny samodzielny najwyższy szczyt w Polsce. Do tej polany. Tam się kończy, a tam się zaczyna. Na wprost Świnica. A tutaj tak. Brak. Orlej Perci. To jest szlak do Orlej Perci. Tam się schodzi. Tutaj.
teraz idziemy tam. Tam. I tam z tyłu zejdziemy. Dobra. Koniec odbijania się. No i jestem na dole, na skrzyżowaniu szlaków. Byłem o tam na górze byłem, tam. Teraz jestem na dole. Muszę przejść tam na drugą stronę. Także kawałek drogi przede mną, więc trzeba się napędzać. Lecimy dalej. Humor dopisuje, bo ja tutaj się czuję jak ryba w wodzie. To jest moje miejsce. Mogę tak sobie chodzić cały dzień, dopóki mi sił nie braknie. A mnie szybko sił nie brakuje. W takiej scenerii, w takiej panoramie, to człowiek się napędza. Powiem wam, super sprawa z tą nawigacją w zegarku. Oczywiście ona mi jeszcze daje sygnał i wibruje na ręce, że mam skręcić w lewo. Jak zajdę ze szlaku, to też mi wibruje, że mam wrócić na szlak. Pokazuję w lewo. I jest w lewo. Jestem na przełęczy, na tej górce, co pokazywałem. Tam sobie ludzie wchodzą w łańcuchach. Trzymam tutaj kawałek. Idziemy tam na górę, na wierch. Później się tu wrócimy. Tam w dół do morskiego ogra. Dwa wierchy, które na siebie patrzą, zaliczone, można schodzić. Polski wierch, szpiglasowy wierch. Zamek szpiglasowy, a tam do Polski. Teraz już tylko zejście tam morskiego oka. Tam jest czarny staw. I tam są rysy. Tutaj rysy. A tam przed chwilą byłem. Tam na górze. Jak ci ludzie. Szybko się zeszło niżej. Teraz taką ścieżką w dół pójdziemy tam. A więc... Tutaj byłem na rysach. Tutaj na przełęczy pod Popkiem byłem. I za niedługo będę na tym miejscu.
przewodnikiem Survivora tego dnia. Przerwa na jedzenie z widokiem na mnicha. O, nawet ktoś tam na tym mnichu jest. Jak sobie zjem, popatrzę na tego mnicha, bo teraz fajnie widać tego mnicha. Dopiero tego mnicha widać. Ostatni rzut oka na piękne widoki. Mówiłem piękne widoki, bo to wiadomo, że chodziło o mnie. Postanowiłem, że sobie jednak zbiegnę z morskiego oka. Będę szybciej na parkingu. Szybszy jestem. Kurde, dogania mnie. Pół drogi prowadziłem. Chyba przegram z tymi końmi. Jednak będą szybciej na dole. Ale przez 4 km to ja prowadziłem. Już i nie dogonię. Nie ma szans. 3 km, 400 metrów. Do parkingu to jeszcze przejdę. Ale jeszcze trochę pobiegałem. Z końmi się ścigałem i przegrałem. Kilka godzin później znowu wodogrzmoty. No więc jestem na parkingu w samochodzie. Takie małe podsumowanie. 10 godzin 30 minut. 26 km. Przewyższen. Co wam powiem. No 1800. Przewyższen jest. Do połowy drogi mi nawigacja na zegarku pokazywała, że przyjdę tutaj o 18. Teraz się zaktualizowała. Wyrobiłem się do 15.09 i wracam do domu. To tyle w tym filmiku. Pamiętaj o subskrypcji, o łapce w górze i do zobaczenia w kolejnym filmie.